Dzień dobry, dziś jest 9 maja, otwieramy tydzień na rynkach. I cóż, w kwestii wydarzeń makrokalendarz zawiera jedynie pojedyncze, ważniejsze publikacje, przy czym cały fokus będzie w tym tygodniu na odczyt inflacji z USA w środę. Oprócz tego porozmawiam również o spadku globalnego wskaźnika PMI poniżej 50 punktów. Jednak jedynie wtedy, gdy doliczymy do niego Chiny. Teraz szybkie intro sponsora i jedziemy z tematem. Tak więc zacznijmy od kalendarza makro, który, jak wspomniałem, w tym tygodniu zbyt wiele do zaoferowania nie ma dla nas. Dlatego też pierwsze, ważniejsze dane zostaną opublikowane we wtorek. Mowa tu o indeksie nastrojów ekonomicznych Instytutu ZEW, którego prognoza ponownie jest negatywna ze względu na wojnę w Ukrainie, a raczej jej skutki dla gospodarki niemieckiej, która mocno oparta jest o tanie rosyjskie surowce. Co może się niedługo skończyć? Po pierwsze, ponieważ jak wszyscy wiemy, zapowiedziano już odejście od rosyjskiego gazu do końca bieżącego roku, a dodatkowo na dniach może zosta mogą zostać ogłoszone sankcje. Na import rosyjskiej ropy. Więc negatywna prognoza prawdopodobnie ma tutaj sens. Następnie w środę zapowiadane dane o inflacji ze Stanów, która w ujęciu rocznym ma nieco spaść. Patrząc na odczyty z zeszłego roku, był to moment, kiedy, na tak, kiedy tak naprawdę inflacja wystrzeliła na dobre. Więc być może prognoza o pierwszych sygnałach nieco słabszych odczytów jest tu na miejscu, co by było pozytywnym sygnałem dla rynków oraz dla samego Fedu, ponieważ mogliby się pochwalić, że ostatnia podwyżka stóp zaczęła działać. Nie biorąc pod uwagę oczywiście tego, że inflacja wzięła się z ograniczonej podaży. Oraz cen energii, a nie z mitycznego do druku pieniądza czy niskich stóp procentowych. Dlatego podnoszenie stóp nie przyczyni się do obniżki inflacji, a wręcz do zwiększenia kosztów życia i wydatków konsumentów, które w chwili obecnej są jednym z czynników napędzających wzrost gospodarczy na świecie. Idąc dalej, tego dnia otrzymamy jeszcze dane na temat zapasów ropy naftowej. W czwartek za to z kolei otrzymamy dane PKB z Wielkiej Brytanii, zadeklarowanych wstępnych bezrobotnych oraz inflację po stronie producentów z USA. piątek tym razem spokojny. Jedynie otrzymamy publikację indeksu nastrojów konsumentów. Uniwersytetu Michigan. Idąc dalej z materiałem, kilka słów o globalnej prognozie inflacji, która raczej nie ma zamiaru zwalniać. Na tym wykresie widoczny mamy wskaźnik PMI dla popytu i podaży, przy czym widać, że ceny dóbr do produkcji nadal rosną popyt stale się utrzymuje, natomiast zmniejsza się znacząco output, czyli ilość wyprodukowanych dóbr. Głównym motorem spowolnienia produkcji i popytu był poważny kryzys w Chinach kontynentalnych, gdzie produkcja i nowe zamówienia gwałtownie spadły przez drugi miesiąc z rzędu, a tempo spadku przyspieszyło do najszybszego od początku pandemii w lutym, 2000, lutym 2020. Jednakże podczas gdy początkowe spowolnienie po pandemii w Chinach trwało tylko jeden miesiąc, Chiny zgłosiły obecnie spadek produkcji w ciągu trzech z ostatnich czterech miesięcy, przy czym ostatnie spadki Liczne reprezentują najgorsze wyniki produkcyjne od czasów rozpoczęcia zbierania danych w 2004 roku. Idąc dalej, z wyjątkiem Chin kontynentalnych, globalny wzrost produkcji w rzeczywistości nieznacznie przyspieszył w kwietniu, choć pozostaje znacznie poniżej średniego tempa odnotowanego w ubiegłym roku, co jest raczej rzeczą naturalną, gdy otwierano właśnie wtedy gospodarki. Do ogólnej poprawy przyczyniły się Stany Zjednoczone, gdzie produkcja wzrosła w najsilniejszym tempie od lipca ubiegłego roku, oraz w mniejszym stopniu Wielka Brytania, która również odnotowała poprawę wzrostu. W międzyczasie Japonia odnotowała Trwałe, choć wciąż powolne ożywienie po krótkim spowolnieniu związanym z omikronem w lutym. Podczas gdy reszta Azji jako całość również odnotowała poprawę w porównaniu z marcowym spowolnieniem. Jednak oprócz spowolnienia w Chinach, na ogólnej globalnej ekspansji ciążyło spowolnienie produkcji w strefie euro, co z kolei było napędzane przez ponowne zmniejszenie produkcji niemieckiej, odzwierciedlające wpływy wojny na Ukrainie na gospodarki najbliższe konfliktowi, zarówno geograficznie, jak i gospodarczo. Należy zauważyć, że dane PMI dla Rosji nie są aktualizowane za kwiecień, ale dane z marca pokazały, że Rosja odnotowuje najbardziej gwałtowny spadek ze wszystkich gospodarek objętych PMI i jedno z najostrzejszych spadków w historii, odzwierciedlające głównie wpływ sankcji po inwazji na Ukrainę. Ale dobrze więc przejdźmy teraz do wykresów zaczynając od euro-dolara, który tak jak tydzień temu przypuszczaliśmy zatrzymał się na tym wsparciu. Pomimo lekkiego ukier ukierunkowania na północ, ciężko tu mówić o jakimś zanegowaniu tych poziomów. Nie spodziewałbym się przebicia i wyjścia dołem, bynajmniej do środy. Jeśli odczyty CPI nie będą mocno odbiegały od prognoz, a raczej na to się nie zanosi, w krótkim okresie najprawdopodobniej pozostaniemy delikatnie powyżej 1.0514, czyli obecnych poziomów. Idąc dalej, eur ponownie przetestował dolne wsparcie, jednak nie powinno to naruszyć naszych stopów. I jak widać, kierunek jest jak na razie zgodny z naszym planem jeszcze z zeszłego tygodnia, więc tutaj bez zmian. Teraz ropa Brenty z kolei, która gra z nami w pokera. Ostatni scenariusz się nie sprawdził, po udanym longu cena jednak nadal się umacniała. I patrząc na ekspansję FIBO, mieliśmy tutaj 1-1 i szukałbym ponownie wejścia w shorta po przebiciu poziomu 110 dolarów. Tak więc to tyle na dzisiaj ode mnie, dzięki za uwagę i do usłyszenia do następnego.